Siemanko wszystkim. W dzisiejszym odcinku taki fajny nabytek, można by to powiedzieć, mikołajkowy za symboliczne grosze. Deck MDS 456. Hając życie dla tych, co kiedyś mieli w części zestawu nagrywająco odtwarzającego, to jest gratka. Dla mnie też, nawet jak pod wieżę podłączę zwyczajną. No i teraz tak, generalnie sprzęt nawet w dobrym stanie, głowice są w stanie super. W takim na pierwszy rzut oka, nie wiem jak ze sprawnością, widać, że leżało trochę. Natomiast tak, pierwsza kieszeń, takie są dwie tutaj, dwa różne problemy, mianowicie pierwsza kieszeń nie opuszcza sanek, przez co silniki pracują cały czas, a druga kieszeń nie podnosi z kolei. Podejrzewam, że coś jest nie tak ze sterowaniem, chociaż ręczne, tak jak widzicie. O. Ponadto tutaj wszystko jest ok na razie. Licznik jest jeszcze chyba nawet w porządku. Gałki chodzą ciut ciężko, ale to zaraz sobie sprawdzimy. Tu klawisze, jak widzicie, chodzą. Pauza też. No i te klawisze tutaj też do wyczyszczenia. Nawet się włącza, pokażę wam. O. Hop. Coś tam pracuje. Zaraz wam pokażę. Nawet chyba się kręci. O, kręci. Tylko że nie można opuścić sanek. To jest problem. Zobaczcie. O, i się ślizga na przewijaniu. O. No dobra, ale nie będę was zanudzał. Rozbierzemy sobie, zobaczymy, co jest z mechanizmem nie tak. Podejrzewam, że jeżeli jest to sprzęt wiekowy, a jest, no to pewnie trzeba będzie jakieś elektrolity powymieniać, ewentualnie paski powymieniać, wyczyścić cały mechanizm, nasmarować, bo wygląda, jakby był trochę zostany, ale to zaraz sobie zobaczymy. No to co, moi drodzy, zaczynamy robotę. Rozkręcimy sobie naszego deka. Fajne urządzenie. Będzie fajnie odtwarzał, coś czuję i fajnie nagrywał. Dlatego go kupiłem za te symboliczne grosze. O, takie fajne śruby plastikowe są. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Są tylko podkładki. Zobaczcie, jak sprytnie zrobione. Śruba metalowa jest w środku. Ojej, ale zaburzony. No proszę, jak to fajnie tutaj wygląda. Teraz sobie pomierzymy te wszelkie elektrolity. Wyłącznik na takim długim kiju. No paski. Paski to nawet jeszcze są chyba dobre. Wydaje mi się. No ale dobra, zobaczymy sobie. Jakby to wam pokazać ten mechanizm, bo och, tutaj będzie widać. Tu macie mechanizmy magnetofonów. Jest jeden, to z boku jest drugi. O, tutaj. On się ślizga, więc pewnie jest, mimo że tak, te struny są, a nie paski. Czuć pod palcem, że nie ciągnie. Dobra, to zdejmiemy sobie płytę czołową i będziemy próbowali się dostać do naszego mechanizmu, żeby przywrócić jego sprawność. I zaczynamy, moi drodzy, część utrudnioną, bo tej płyty się chyba nawet nie da zdjąć, więc spróbujemy wymienić tutaj, odkręcimy sobie śruby od silnika i spróbujemy sobie to wymienić z perspektywy, te paski z perspektywy takiej, jaką tu widzimy. Tak,
Dobra. Tu już. Dobra, moi drodzy, jakoś się dostałem do tego mechanizmu. Więc teraz tutaj musicie zrozumieć, bo ja ten mechanizm poznaję. Więc teraz musimy go nasmarować dużą ilością sprayu znanego, który używam. Trochę odkurzyłem, bo widać, że to było długo nieużywane. Smarowanie tego koła dużego. Dobra, no i teraz najgorsza część, czyli montaż i skręcanie tego w całość. Weźmiemy sobie nasze paski napędowe, o ile jeszcze jakieś mam. I będę dobierał. Ten mechanizm jest dosyć nietypowy, ponieważ pasków jest też 3 sztuki. Nie wiem, czy będę takie miał. To ja myślę, że on jest ciut większy. Możemy spróbować jeszcze ten stary założyć, bo on jest jeszcze, wydaje mi się, dobry. I zobaczmy, czy on tak samo. Tak. Czyli tamten możemy bez problemu założyć. Nie wiem tylko, czy znajdę drugi taki, żeby założyć na drugie koło. Wydaje mi się, że będzie ok. Czekajcie, bo tu nie ma tego. Dobra. No to tak, ten pasek już założony. Teraz szukamy płaskiego paska od napędu, który moglibyśmy użyć. To jest oryginał. Szukamy zamiennika. Nie jest łatwo w tym mechanizmie manewrować ręką. Stąd te całe problemy. No. Jeszcze jedna próba. Bo na osi, kochani moi, tutaj nie widać, ale silnik jest tak, ma taką dziwną oś, że to kurna straszne do założenia. Dobra, pasek licznika wymieniłem. Tu niestety przy tej naprawie niewiele jest co filmować. Dużo zdjęć będzie. Będzie duża fotorelacja. No niestety ten mechanizm jest tak sprytnie zrobiony, że tutaj nic się w ogóle nie da zrobić od tak. Dobra, licznik ciągnie. I teraz tak, musimy włożyć mechanizm z powrotem. Dobrze. Przeciągamy licznik, ciągnie licznik. Dobrze. I teraz tak, odkręcamy. Znowu zabawa. Odkręcamy silnik. Odkręcamy sprężynę. I odkręcamy wylot kasety.
Okej. Teraz odkręcimy sobie, tu będzie z boku utrudniony dostęp dosyć. Może się uda trochę. Może się uda odrobinę tu mechanizm z drugiej kieszeni wyjąć. Okej. Dobra, wyszedł. Tak naprawdę pasek licznika to powinienem wymienić po całej tej robocie. Dobra, teraz sprężynkę zdejmuję z otwieraka. Okej, zdejmuję to i otwieram mechanizm. Ojej, paski kolejne do montażu. Dobra, moi drodzy, podłączamy wszystko. Paski macie w fotorelacji zdjęciowej. Ja tam teraz podłączę te wszystkie wtyczki. One są wszystkie takie same praktycznie. Dlatego ja się tu zdjęciem wspomagam. Poleci. No. Co jest grane? Ha, wyleciało. Pryciura. Wtykam wtyczki. Teraz tak tutaj. Co to jest w ogóle? Co to jest? Fajne, fajnie zrobione, ale do kitu. Nie wiem, który gdzie. WH. Jakieś krótkie, długie. Aha. Dobra, teraz tutaj leci. Leci tak. Hop. I jeszcze jedna wtyczka. No i co zrobić, moi drodzy, jeżeli, bo już podłączyłem, sprawdzam powolutku. Wszystko odpaliło i teraz co zrobić w momencie, kiedy nasze rolki się zacinają od kasety. Bardzo proste, odkręcamy maskownicę naszej kasety. Licznik taśmy też wymieniłem, mogłem tak, ale jakoś mnie tutaj ten... Bierzemy wacik namoczony sprayem na piski, włączam play. I tu, jak widzicie, jest takie sprzęgiełko, tu, kółko do wijania, które należy tym wacikiem właśnie posmarować
teraz niech się teraz niech się pokręci trochę. I test z kasetą. No. Proszę, kręci, kręci. Teraz wyczyścimy głowicę i przystąpimy do składania w całość. No dobra, i teraz zabieramy się za czyszczenie głowicy. Tutaj akurat te głowice są bardzo zanieczyszczone. Tu użyję do tego na początek wody po goleniu. Leci, leci. Odrobinę wiem, że to jest zabieg do kitu. Niektórzy powiedzą woda po goleniu, ale sprawdziłem na pierwszej głowicy. Rzeczywiście odrobina, tak? Nie daje całej butelki. I rzeczywiście odbiór się poprawił. Jeżeli się obraz trzęsie, to przepraszam, ale jedną ręką trzymam kamerę, drugą trzymam patyczek, którym czyszczę. Teraz wycieram do sucha. Wszystko się klei. To jest taki brud, że... Patrzcie, te włosie to samo zostaje na tej głowicy. Dobra. Ok, i teraz biorę sobie drugi patyczek, który jest namoczony w samej wodzie. I docieram do sucha. Znaczy docieram na mokro. To odczytu. Ok, to teraz sobie puszczamy play i możemy kółeczko napędowe wyczyścić też wodą na mokro. Zobaczcie. O, widać. Pewnie rolki wymagałyby wymiany, niemniej jednak ja teraz nie mam nowych rolek i nawet nie mam gdzie ich zamówić chwilowo, więc... Widzicie, już się zbiera syf na tej osi. Spróbujemy go zrzucić. O, właśnie. Dobrze, i teraz kiedy mamy już zrobione, to przystąpimy do testu. Dobra. Teraz, kiedy mechanizm jest już wstępnie ogarnięty, tam jeszcze w rolce dociskowej trzeba było ją trochę doprowadzić do porządku. Teraz będziemy poprawiać, już wyczyściłem maskownicę. Przepraszam za jakość światła z góry, ale drobne problemy techniczne chwilowo. Ale znalazłem, jak widzicie, pasek LED-owy i mogę sobie na biureczku tutaj robić. Tylko jak to zawiesić? Na kubeczku powieszę. O właśnie, dobra. I teraz tak, mam marker czarny, cienki i będę poprawiał. Moi drodzy, możemy przystąpić do montażu płyty czołowej. W środku magnetofonu, w środku naszego pięknego deka. Dobra, i przykręcimy sobie naszą płytę na śrubki. Gdzie te śrubki mam? Gdzie te śrubki mam?
A, jeszcze tutaj. Stało. Jeszcze o tym zapomniałem, paseczkę. Trzeba rozpiąć i włożyć. Może wam pokażę, jak się uda, co ja tu wpycham. No tu nie ma jednego zatrzasku. I dlatego spadło. I skręcamy, moi drodzy, na śruby. Tak jak było. Nawet lepsze światło. Dobra. Okej, moi drodzy, teraz wciskamy i wkładamy nasze wyczyszczone maskownice. I co jest? Już je też opłukałem, dokładnie wytarłem, żeby było ładnie, żeby było czysto. Ładnie ogarnięte. Dek ładnie złożony. Teraz go sobie sprawdzę. Jeszcze tam podczyszczę głowicę kasującą, bo tego nie robiłem. Trochę wnętrze jeszcze skórzu ogarnę i będzie można złożyć i sprawdzić. No dobra, moi drodzy. Pierwszy test podłączyłem do wieży przy pomocy gniazd cinch i teraz sobie sprawdzimy. Położę światło tak, żeby było widać. Jeżeli kogoś oślepia, to przepraszam. Okej, dobra. No i włączam deka. Na razie pokażę mechanizm. Jak widzicie, włączają się dwa. Głupio zrobione według mnie, ponieważ silniki dwa kręcą się w pozycji stopu. Mam włożoną kasetę i słuchamy. Uwaga, leci. Widzicie, jeden silnik wyłącza się w trakcie odtwarzania. Teraz dolby. Teraz zobaczymy drugą stronę, stronę B. Dolby i bez dolby. Wiadomo, że te głowice nie są nowe i pierwszej świeżości, ale grają całkiem nieźle według mnie po czyszczeniu. No, to sobie złożymy naszego deka. I będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda ogólnie. Moi drodzy, dek złożony, prezentuje się tak. No starałem tutaj te napisy ładnie wyczyścić, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj jeszcze trzeba będzie może... Nie będziemy tego malować, bo to szkoda tej blachy. Wyzeruję licznik od razu. Proszę, jak się ładnie zeruje. I teraz tak, kasetę sobie sprawdzimy, kasety. Pokażę wam, co to umie. Mam podłączone pod wieżę. No więc uruchomimy sobie, zobaczymy, w którą stronę. Dobra, niech będzie w tą. I kieszeń pierwsza, proszę bardzo. A. Wskaźnik wysterowania. Wiadomo, że te głowice nie są pierwszej świeżości, tak? Więc te kanały są teraz chromowe.
metalowe kasety. Dolby. Przewijanie również działa. Działa funkcja pauzy. A teraz przejdziemy do kieszeni pierwszej. Proszę bardzo, eject działa. Ta sama kaseta. Leci. Ona trochę ciszej gra ze względu na tą uszkodzoną rolkę. To wymienię przy okazji. I głowica jest bardziej wytarta. Bo ciut przybrudzona. Tutaj o. Jeszcze Dolby. No i tutaj jest speed, ale to działa przy przegrywaniu. Nagrywanie jeszcze nie sprawdziłem. Przewijanie też działa. Ale myślę, że nagrywanie też będzie działać. Więc dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że się kolejna moja renowacja podobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam także na mojego bloga elektronicznego Napraw to Jakub Wiśniewski na Facebooku. I zapraszam na kolejne moje elektroniczne odcinki.